wynalazca, zapalony kinematograf, reżyser. Louis Lumière, uważany za twórcę francuskiej kinematografii, miał o nim powiedzieć, że to człowiek, który był pierwszy w kinematografii, a ja jestem drugi. I wynalazł również system, który pozwolił przejść z epoki kina niemego do epoki kina dźwiękowego. 13 marca 1945 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen umiera Kazimierz Pruszyński, prekursor światowej kinematografii. Kazimierz Pruszyński to pionier polskiej oraz światowej kinematografii. Człowiek, który wyprzedził braci Lumière, wynalazca i konstruktor pierwszej mobilnej kamery. Kazimierz Pruszyński już w wieku młodym traci swoją matkę, ale entuzjazmu do fotografii, do początków kina nie gasi jego ojciec, wydawca wielu gazet. W wieku kilkunastu lat wysłany jest na studia do Belgii, do Liège, na Politechnikę. I tam to zamiłowanie swoje wręcz jeszcze podsyca, ma już pierwsze projekty właśnie różnych tych urządzeń, przerywa studia, wraca do Polski i na rok przed zaprezentowaniem światu kinematografu przez braci Lumière Pruszyński konstruuje urządzenie, które nazywa pleografem. Jest to tak naprawdę pierwsza kamera jeszcze przed kinematografem braci Lumière. Kiedy wszyscy na świecie nagrywają w tej technologii 16 czy 25 klatek, Pruszyński jako pierwszy proponuje technologię 50 klatek. Na błonie fotograficznej o długości 150 metrów ten aparat wykonywał 3000 zdjęć na minutę. To może po przeliczeniu 50 klatek na sekundę. Po powrocie do Warszawy Pruszyński kręci wynalezionym przez siebie pleografem krótkie filmy dokumentujące życie codzienne w stolicy. Jest również autorem pierwszych polskich filmów fabularnych z udziałem aktorów. Już w 1902 roku tworzy dwa krótkie filmy – Powrót Birbanda oraz Przygody dorożkarza. Wynalazł system, który pozwolił na skokowy przesuw taśmy filmowej, zapobiegający migotaniom i drganiom obrazu. Wynalazł również ręczną kamerę filmową ze stabilizacją obrazu. Stworzył system, który pozwolił przejść kinematografii z ery filmu niemego do filmu dźwiękowego. W 1907 roku rozpoczyna pracę nad swoim kolejnym wynalazkiem, aeroskopem. Pierwszą na świecie ręczną kamerą filmową o napędzie automatycznym. Drżenie rąk kamerzysty skutecznie neutralizuje żyroskop stabilizujący obraz. Kamera napędzana jest sprężonym powietrzem i urządzenie trzeba było podpompować po 10-15 minutach kręcenia filmu. Warto zauważyć, że za pomocą aeroskopu nakręcono wszystkie kroniki z frontów I wojny światowej. Jest również twórcą pierwszej wytwórni filmowej na ziemiach polskich. Nie zrobił oszałamiającej kariery w przedwojennej Polsce. Gdyby wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie kinematografia rozwijała się najszybciej, być może jego nazwisko znaczyłoby dzisiaj nie mniej niż nazwiska twórców wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer. Jest twórcą bardzo wielu urządzeń stosowanych w studiach filmowych. Między innymi telefotu, urządzenia przesuwającego obraz na odległość, i stereosa, urządzenia umożliwiającego wyświetlanie wieloformatowych obrazów na ścianach kamienic i ulic. Podczas niemieckiej okupacji podejmuje działalność konspiracyjną. W czasie powstania warszawskiego jest aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, miejsca eksterminacji polskiej inteligencji. Tam umiera 13 marca 1945 roku, nie doczekawszy się wyzwolenia.